Siemanero, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie najdziwniejsze miejsca, w jakich można zrespić pojazd. Tak jest, jakieś dziwne miejsca. Tak na przykład zobaczycie, też stoicie sobie na ulicy, zrespicie sobie pojazd, to pojazd jest, tak nie? A czy sprawdzaliście, w jakich dziwnych miejscach można go zespawnić i żeby się pojawił? No właśnie, w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy, a wy, drodzy widzowie, stawcie tu subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka. Mam nadzieję, że to wszystko będziecie mieli, albo już macie. Możecie się pochwalić w komentarzu, czy już macie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu auto. Zobaczymy, kto napisze w komentarzu auto. A w dzisiejszym odcinku sprawdzamy, gdzie zrespimy jakieś auta albo coś, albo wjedziemy później motorem w jakieś dziwne miejsca. Więc na początku sprawdzimy sobie tu może. Też można sprawdzić na przykład to tak, jedno z miejsc na przykład sprawdziłem. Można na przykład tutaj zrespić auto. O! Na przykład możecie sobie tu zrespić auto. Ojejku, ale chyba już nie wjedziemy na dół. Nie, nie wjedziemy, no nie, nie gadaj. Albo... Kilka. A tyłem? Trzeba to spróbować w każdym możliwym stopniu. No, i jeszcze pomyślałbym tak. Jak nie da rady wjechać tu tak, no to ja wiem, jak da radę tu wjechać. Bez tylnych opon. I teraz wjeżdżamy. Tak! Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to! Czyli co? Tu, tam nie wjedziemy już. Kurczę. Ale wjechaliśmy tu! Dobra, a tu wjedziemy? Kilka. Ej, no nie no. Jeżdżenie tym autem nie jest za dobre. Dobra, musimy to teraz sprawdzić trochę inaczej. Okej, nie, to... Dobra. Okej, mamy. I teraz tak, musimy wjechać autem. Nie no, nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego, nie da rady. Dobra, zostawiamy to tutaj. Czyli wychodzi na to, że tu można wjechać. Dobra, kolejne jakieś ciekawe miejsca. A bezpośrednio tu. Dobra. Sprawdzamy dalej. Tu jest chyba za mało miejsca? Tak. Ale sprawdzimy tutaj. Tu powinno być dużo miejsca w miarę. Nie, nie ma tu dużo miejsca. Nie, tu nie ma miejsca za dużo. Jeszcze sala gimnastyczna. Albo szkoła, gdziekolwiek w szkole trzeba zobaczyć, lub w sali gimnastycznej, czy możemy zrespić auto i że auto będzie ten. Nie, raczej tu nie. Ale no zobaczymy jeszcze ten. Tutaj. Okej. Czemu tu nie można zespawnić? Tu jest tyle miejsca. Tam można było zespawnić w tym dziwnym miejscu, a tu nie? No dobra, jeszcze sprawdzimy salę gimnastyczną. Sala gimnastyczna raczej nie jest zabezpieczona, mi się wydaje. O nie, jest cała zabezpieczona. Bo tu to wiadomo. No dobra, to trudno. Jeszcze jakieś duże... No się tylko respi w dużych jakichś takich pomieszczeniach, jak tamten sekret. To też jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Tu na piętrze to też się nie respi wyżej niż na ten. No nie wiem, no dobra, ale spróbujemy wjechać. Tu. Próbujemy to wjechać. Ej, normalnie dajemy radę. Ej, tu też mogę się... O, tego nie widziałem. Dobra. Ej, wjedziemy do celi? Okej. Mogę wjechać na boisko. Dobra, jestem na boisku. Dobra, nie, cofamy. Tutaj. Czy da radę wjechać do celi? Da radę wjechać auto do celi? Dobra, jest, mamy. Musimy tylko otworzyć. Dobra, mamy i wjeżdżamy autem do celi. Dobra, zrobimy to. No nie, no nie, no za mało miejsca. Nie, dobra, za mało miejsca. Albo jeszcze... Próbujemy jeszcze tyłem. Nie, to musiałem chyba zrobić... Nie da rady tego zrobić, niestety, nie da rady autem. Więc jeszcze sprawdzimy... O, a tutaj mamy widza. Sprawdzimy jeszcze kino. Czy da radę wjechać autem do kina? Dobra. Wjedziemy autem do kina. Wiem, że da radę na pewno motorem. I wtedy chyba coś tam się dzieje, ale sprawdzimy jeszcze tym autkiem. Dobra, musimy wjechać w te drzwi. No nie, nie. No proszę, 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 proszę. No, muszę trafić chyba... O, 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 o! Ojku, przepraszam. Dobra, muszę wjechać.
Nie da rady, dobra. Ale jedziemy motorem, trudno. Jak nie tym, to tym. Jedziemy motorem. I ktoś kiedyś ktoś mówił, żeby nie wjeżdżać motorem do kina. Sprawdzimy to. Czy serio ktoś mówił prawdę? Nie wjeżdżaj motorem do kina. No to sprawdzamy. O kurczę, zablokowali to. No dobra, ale żeby było ten, no to lecimy teraz. No kurczę pieczone. A nie mogę skręcać. Co się stało? Dobra, o, teraz. No nie, no czemu to skręca? No, skręca tam, gdzie ja nie chcę. Dobra. Nie, w tą stronę, o. Ej, nie da rady wejść do kina motorem. Oni to zmienili, czy co? A tu da radę zrobić w ogóle motor? Nie da rady zrobić tu motoru. No dziwne. A może to skuter miał być? Sprawdzimy jeszcze to na skuterze. Może to miał być skuter. Dobra, sprawdzamy skuter. Dobra, i lecimy tu. Lecimy skuterem. Co się stało? Jak... Jestem skuter... Wow, dobra, jednak ktoś miał prawdę. Rację, nie jeżdżać skuterem do kina. Ej, dobra, tego to żebym się zupełnie nie spodziewał. Co tu się stanęło? Dobra. Stajemy sobie tu i wjeżdżamy motorem. Wiem gdzie, motorem wjeżdżamy do nowego budynku. No a gdzie indziej możemy wjechać motorem? Tutaj. Czy wjedziemy po schodkach? Mam nadzieję, że wjedziemy. O tak! Jo! Aj, nie udało się. Dobra, ja wiem co zrobić, Patrzcie teraz widzowie na to. Ja nie miałem speeda. 200 speeda. I lecimy z motorem wyżej. Dobra, i szybko. Nie, no. Dobra. Dam radę? Nie dam rady. Kurczę pieczone, no szkoda. O nie, utknąłem. Dobra, okej, tyłem wjechałem. Nie ma takiego problemu. Dobra, jest git. Dobra. Tyłem. Aj, nie ślizga się. Dobra, niestety nie da rady tam tego zrobić. Ale, chwilka. Ci co chcą, to mają. Dobra, czekamy i bierzemy sobie małe auto i wjeżdżamy tam małym autem. To tak być nie może. Małe autko. Bierzemy to. To usuwamy. To bierzemy. Autko dawać je. Speeda 200 i lecimy. Mamy. O nie! No by był problem, ale dobra. Ja wiem co trzeba zrobić, jaki jest problem. Jak jest problem, trzeba wziąć terenówkę. Terenówka jest po to właśnie, żeby takie rzeczy robić. A nie jakieś malutkie autko. To jest terenóweczka i terenówka jest właśnie do takich ekstremalnych zadań. Dobra, mamy. O, ej, dał rady. No nie, no. Podjedź mi tam. Nie no. Czemu ona nie chce podjechać? No i się stanęła teraz tu obok, no i można blokować. No nie, dobra, teraz musimy to zrobić jeszcze grubszą artylerią. Bierzemy autobus, jeżdżamy tam autobusem. I autobusem. O nie, no nie gadajcie, że nie wjadę chociaż na pierwsze stop. Nie, no nie, nie, no. Dobra, jeszcze raz. I teraz. Dobra, nie wierzę po prostu. Nie wierzę w to, więc widzowie, dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Teraz się niestety nie udało autobusem wjechać, ale doproszę na kolejne odcinki o 20 teraz.